Na lewym brzegu Warty, tuż pod Poznaniem, rozciąga się kraina pamiętająca czasy lodowców. Świat lasów, jezior i ciągle jeszcze dzikiej przyrody. Otoczone lasami jeziora skrywają wiele tajemnic. Jedną z nich jest świat chrząszczy, dzwonnicą piżmówką na czele. Zaskakują swymi kolorami, wielkością i tęgimi pokrywami. Wędrują przez park. Od zachodu słońca do zachodu następnego dnia miliony chrząszczy podążają własnymi drogami. Pośród zwalonych drzew, których nikt tu nie usuwa, kryje się ogromne bogactwo chrząszczy. Wiele z nich to gatunki rzadkie i chronione. Po świecie chrząszczy w Wielkopolskim Parku Narodowym oprowadzają nas żuki – leśne i wiosenne. Niespodziewanie na mchu wylądowała kwietnica okazała. To znak, że w okolicy są dziuple pełne życiodajnego próchna. W martwym drewnie znajduje miejsce rozrodu baldurek pręgowany. I ciołki matowe. Oraz ich tłuste larwy.
Nie wszystkie chrząszcze poznają smak dorosłego życia. Nasi przewodnicy na chwilę muszą zająć się własnymi sprawami. Pokarm jest, brakuje tylko ukochanej. Nad żabiakiem życie tętni chrzęstem chrząszczych nóg. To dylomż garbarz szykuje się do spaceru wokół jeziora. Tam, gdzie leżą stare sosny i gdzie sterczą jeszcze ich wielkie pnie, nie może zabraknąć bogatka, miedziaka sosnowca. Poza naszym wzrokiem w szczelinach martwego drewna kryje się duży kusak, próchniaczek czarniawy. Kusaki zredukowały twarde pokrywy i łatwiej im przeciskać się przez ucha igielne próchna. Pójdźmy dalej. Po drodze spotykamy nosorożce rochatyńce, które śpieszą na gody w blasku księżyca. A dyląż wciąż nie gotowy, by zmienić swoje życie. Za to kruszczyca złotawka nie ogląda się na nikogo i pędzi swoim tempem do dziupli w dębowej szczelinie. Na tym samym drzewie koziorogi dębosze myślą o rozmnażaniu. Jako dorosłe żyją zaledwie kilka tygodni, za to ich larwy
drążą w drewnie korytarze i komnaty, nawet przez 4 lata. Co się zaś tyczy cieśli, pozostanie ich słodką tajemnicą. Życie chrząszczy toczy się obok nas, a stare przydrożne aleje skrywają relikty dawnych puszcz i ogromnych niegdyś drzew. Parny lipcowy dzień z czeluści przepastnych dziupli wyszła pachnica dębowa. Jej larwa żerowała w próchnie dobrych kilka lat. Samce przesiadują na pniach w pobliżu dziupli i wabią zapachem samice. Te składają zaledwie kilkadziesiąt jaj. Ich los zależy od tego, czy pozostawimy przy drogach stare, dziuplaste drzewa. Z tych samych dziupli korzystają kwietnice okazałe, kruszczyce złotawki oraz różówki, wepy marmurkowe i wiele innych rzadkich chrząszczy. Lodowiec pozostawił w parku swoje ślady, często ogromne i tajemnicze, ale pomogli mu w tym także ludzie. I tak na Ozie Bukowsko-Mosińskim powstały szwedzkie góry. Pośród odtwarzanych muraw kserotermicznych, na których znajdziemy sporo kwiatów z nektarem, pręży się wepa marmurkowa. W kwiatowych baldachach żerują omomiłki. Jak widać, zmięk żółty nawet przy jedzeniu myśli, jak przekazać swoje geny. Na szybki posiłek wpadł rębacz pniowiec.
U podnóża wzgórz, gdzie z łęgów wylewa się mięta, nie może zabraknąć złotki miętowej. A w kwiatach, w towarzystwie przylżeńców, obiaduje zmruszka. Kwiaty przyciągają sporo owadów, w tym żarłocznego zmorsznika sosnowego. I zakochane w sobie zalęszczyce zielone. Jedni zjadają świeże warzywa i owoce. Inni gustują w nieco zmodyfikowanych przetworach i karmią nimi swoje larwy. Pośród jelenich bobków ożywił się bycznik. Ten przypominający triceratopsa przedstawiciel rodziny żukowatych zmaga się z kulami niczym mityczny Syzyf. To cenny pokarm dla jego larw. A rochatyniec ciągle szuka swojego szczęścia, idąc przez nadrzeczne piaski. W powietrzu mieszają się zapachy kwiatów, ale też zapachy śmierci. Są chrząszcze, dla których ten zapach jest przyciągający. Padliniec pospolity namierza źródło nieżywego szczęścia. Za nim podąża grabarz żółto-czarny, który, jak nazwa wskazuje, będzie przy ostatnim pożegnaniu, choć nie sam. Na nim podróżuje na gapę malutki roztocz. Skąd ten zapach? Ścierwiec już wie. Już szuka dostępu do martwego dzięcioła. Cały dzień zszedł nam na wędrowaniu, na oglądaniu martwych drzew z ich niezwykłym bogactwem, a już wieczorem koziorogi rozpoczynają swoje misterium.
Z koziorogowego dębu widać jezioro. Tu też roi się od chrząszczy. Zimorodek upolował właśnie larwę pływaka. Niezły kocioł nad kociołkiem. Park pełen pięknych jezior jest domem chrząszczy związanych z wodą. Nie wszystkie jednak łatwo zobaczyć. Niektóre zostawiły tylko ślady żerowania, choćby korytarze w liściach po larwach szarynki, grzybieniówki. Na szczęście widać też, co dzieje się pod powierzchnią. W jeziorze wielkowiejskim o krystalicznej wodzie, z łąkami ramienicowymi, widać wszystko jak na dłoni. Wielkie, roślinożerne kałużnice błądzą w gęstwinie glonów i roślin wodnych. Z uwagą przygląda się im topień. Nieuchwytne toniaki znikają w draperiach rogatków. W końcu noc. Nasz pielgrzym dociera do celu. Park okrywa się nocą.
Nocne marki nie śpią. Biegacze skórzaste szykują się na łowy. Inni kończą kolację. A Dylonż Garbarz pobiegł w ciemność. Poznanie wszystkich chrząszczy Wielkopolskiego Parku Narodowego to ogromna praca entomologów. Ale każdy z Was może pomóc w zbieraniu informacji. Być może odkryjecie nowy gatunek chrząszcza, którego nikt tu jeszcze nie widział. Zapraszamy!